Chciałem Panie Rozmistrzu. Witam serdecznie. Jeszcze raz, może nie tego. To każdy To można panu wiedzieć czasami na te pole tam też. Maciek, odwróć się. Panie rozmyślu. Na dzień. Na to wystarczy. Proszę bardzo panowie, zapraszam. A cześć właśnie. O, czołem. Kancelarię tajną. Nazwiska po witaniu. Pułkownika doktora Świtałę, wieloletniego dowódcę pierwszego pułku, dowódcę 15 pułku, generała Lewandowskiego, który był szefem OPL warszawskiego gminu wojskowego, szefa OPL warszawskiego gminu wojskowego pułkownika Perszyńskiego. Pan, czy macie gdzie Macie, kończę, bardzo proszę, tak wyraźnie na Macie. Nie wiem, co ma. Przyjdzie. Pan generał Lewandowski. Nie podejdziemy, Proszę Państwa, to będzie... Proszę Państwa, to będzie pamiątka symbolizująca Modlin Twierdzę. Miś Napoleon. Panie generale, uchwalę ojczyzny. Pan pułkownik Pado Józef. Pan pułkownik, chociaż młode krawcy będzie zwyczajny. Pan pułkownik Świtała Andrzej Zisław. Panie pułkowniku, Andrzej, proszę bardzo. Gratuluję tego urodzenia i tam będziemy mandatować. Osobą niezmiernie zasłużoną dla naszego tutaj terenu miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. Osobą, która wiedzę czynny ujął we wszelkiego rodzaju uroczystościach, związanych patriotycznych, historycznych. No gdzie sławi imię oręża i imię dobrego żołnierza i oręża polskiego. Jest kolega rotmistrz Maciej Koszczeński. Mój dzisiejszy. Brawo. Brawo.
władca młodzieżowych miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, kolegę Macieja Udechowskiego. Wyróżnieni w wojsku sztandarem, czyli flagą miasta Nowego Dworu Mazowieckiego, Maciu, dla ciebie, oraz odznaką pamiątkową 20-lecie samorządu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Gratuluję, kolego. Już koniec. Dziękuję.